12. seria spotkań PGNiG Superligi Piłkarek Ręcznych. Gościmy dzisiaj w Kopierzycach, gdzie KPR Gmina podejmować będzie Młyny Stoisław Koszalin. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. Sędziny sygnalizują grę pasywną. Mazurek, Borysławska, tylko słupek. Szansa dla gminy Kobierzyce na kontrę. Dobre podanie. I Wiertelak. Mazurek, ale to wszystko jest zbyt statyczne. Borysławska, Zaleśny, Mazurek, niedokładne podanie. Szczęśliwie piłka trafiła do Mączki. Ta zdobywa pierwszą bramkę. Mazurek ma trochę więcej miejsca, oddaje do Mączki. Mączka, no i szczęśliwa bramka. No nie najlepsza interwencja Barbary Zimy. Teraz Borysławska szczęśliwie dotarła do tej piłki. Jest trafienie, mamy remis po 3. No i znowu sygnalizacja gry pasywnej i znowu błąd. Dobrze, dobrze w obronie gra KPR. Kozioł w kontrze. Tym razem nie marnuje tej sytuacji Patrycja Kozioł. Tomczyk, Despodowska, potężny rzut. Dobrze teraz wyprowadzona Macedonka na pozycję. Też widać doświadczenie Marioli Wiertelak, jak ta skrzydłowa kończy akcję. Teraz Kowalczyk, niewiele brakowało, zatrzymałaby ten rzut Martyny Borysławskiej, ale to się nie udało. Teraz bardzo sprytnie to zrobiła Aleksandra Tomczyk. Mazurek, Mączka, ale znowu dobrze funkcjonuje ta obrona KPR-u, choć teraz przebiła się Mączka. Wiertelak przyspiesza KPR. Obok Klarewicz, Wicik, Szupyk sama wbiła się w pole bramkowe i czwarte trafienie Alony Szupyk. Ale sędziny zaraz zaczną sygnalizować grę pasywną. Mączka w środek bramki, broni Kowalczyk, szansa na kontrę, doskonałe teraz podanie do Wiertelak. A ta teraz przekombinowała, mam wrażenie. Myślę, że są tutaj również do znalezienia. Borysławska, Mazurek. Mazurek, rzut z biegu, skuteczny. Buklarewicz, Szupyk, Olek, ponownie Buklarewicz, Despodowska jeszcze odda do Buklarewicz, to na czystej pozycji, skuteczny i czwarte trafienie. Despodowska, Wicik, Szupyk. Despodowska, Wicik, miała trochę miejsca i wykorzystała to Karolina Wicik. Mączka, Zaleśny, Kurdzielewicz, jej pierwsza bramka w tym sezonie. Lipok, Żukowska miała trochę miejsca, Żukowska i broni Barbara Zima, która zmieniła teraz Beatę Kowalczyk, która dzisiaj naprawdę dała dużo jakości w bramce. Wicik jeszcze raz skutecznie, jej piąte trafienie. Despodowska, jeszcze jej trafienie, numer 5. Misterny plan nie wyszedł. I 31-23 wygrywa KPR Kobierzyce, rewanżując się tym samym drużynie z Koszalina za porażkę w pierwszej rundzie. A teraz za uwagę dziękuję już Marcin Muras. Do zobaczenia, do usłyszenia.